Boża, umiłowana Matko i Królowo. Nie tak dawno zadaliśmy Ci pytanie, czy Ty odmawiałaś Ojcze Nasz. Tak, Ty na pewno odmawiałaś Ojcze Nasz, bo tej modlitwy nauczył Twoich uczniów Jezus Chrystus, Twój Syn. Najpiękniejsza modlitwa, którą nazywamy modlitwą pańską. My włączamy się w tę modlitwę i już całe chrześcijaństwo, a może nawet inne ludy, inni wyznawcy też mówią: Ojcze nasz, Bóg jest Ojcem. Potem my włączamy się także przez piękną poezję, ten śpiew Boży, który nazywa się Zdrowaś Maryjo. My odmawiamy tę piękną modlitwę do Ciebie, Nasza Pani Królowo. Razem to także wybrzmiewa jako Twój różaniec. I w tym różańcu mieści się ludzkie życie. To życie z Bogiem i to życie, które także odchodzi, bo w zdrowaśkach słyszy się ciągle teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A więc to niezwykła klamra, która dotyka człowieka. Modlitwa. Czyli coś, co się nazywa odniesieniem. Bo modlitwa jest odniesieniem człowieka do Boga albo odniesieniem człowieka do drugiego człowieka, do świętego. Jesteśmy skazani na odniesienie. Już dziecię się rodzi, wyciąga swoje rączki do mamusi i tatusia, bo ono szuka odniesienia, szuka pomocy, szuka kogoś drugiego. Nawet Twój Syn, Dziecię Jezus, które ukazujemy w żłóbkach świata, także ma wyciągnięte rączki, bo on jako człowiek także szukał odniesienia. I modlitwa nie jest w swojej istocie niczym innym, jak właśnie odniesieniem. Człowiek odnosi się do Ojca Niebieskiego. Człowiek odnosi się do kogoś drugiego. Człowiek nie chce być sam. Człowiek nie może być sam. Człowiek nie znosi samotności. Ta samotność, która człowieka jakoś usiłuje ogarnąć, ona jest jakimś wrogiem człowieka i nie ma nic gorszego, jak brak odniesienia. Nawet ci, którzy odrzucają Boga, szukają czasem kogoś innego, a nawet wpadają w ręce szatana, najwyższego wroga Bożego. Bo też
szukają odniesienia. Dlatego chcemy dzisiaj, Pani naszej Królowo, pomyśleć o naszej modlitwie jako o wielkim odniesieniu się do Boga. To odniesienie tak bardzo potrzebne. To odniesienie jest czymś ogromnie ważnym w życiu człowieka. Człowiek nie chce być sam. Człowiek jest przeznaczony do wiecznych odniesień. Człowiek w swojej całej istocie, w swojej antropologii jest tak ustawiony, że właśnie jest odniesieniem. I Bóg, odwieczny Bóg, ustawił się tak w stosunku do człowieka, że jest stworzycielem człowieka, że jest ojcem człowieka, że jest kimś najwspanialszym dla człowieka. A nawet, jak mówią dokładne tłumaczenia, Bóg jest tatusiem dla człowieka, czyli kimś bardzo bliskim, bardzo serdecznym, bardzo kochanym, tak jak kochany jest tatuś dla swojego syna lub swojej córeczki. Takim tatusiem jest Bóg dla człowieka. I to powinniśmy sobie właśnie uświadomić jako chrześcijanie, że budujemy cywilizację miłości. Tę cywilizację, którą nam nakreślił Jezus Chrystus. Ten Jezus, który przyszedł jako Zbawiciel człowieka, jako Zbawiciel świata. On nam pokazał los człowieka w blaskach Bożej miłości, miłości miłosiernej. Chrześcijaństwo to piękna wiara. Chrześcijaństwo to wielka i piękna religia. Chrześcijaństwo to niezwykła kultura, która pochłania całego człowieka i tego człowieka wynosi, nie niszczy, ale właśnie tak jak łaska. Łaska Boża, łaska, która pochodzi od Boga i która jest usynowieniem człowieka. Ona tego człowieka czyni Synem Bożym. Czy my sobie zdajemy sprawę z wielkości, która płynie, która jest zawarta w Ewangelii, zawarta w chrześcijańskiej wierze. Czy my wiemy, co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy być usynowionym przez Chrystusa? I właśnie w tym się mieści jakoś istota chrześcijańskiej modlitwy, naszej modlitwy. I ta modlitwa wymaga od człowieka drgnięcia w swoim sumieniu przed Bogiem samym, otwarcia się na Boga. Modlitwa nie jest czymś przypadkowym, nie jest jakąś magią. Modlitwa jest spotkaniem dobrego Boga, dobrego Ojca i jest szansą dla każdego człowieka, żeby się otwarł na Boga. Tu potrzeba dużego zamyślenia, dużej refleksji, pewnej inteligencji, ale naprawdę
My, chrześcijanie, musimy się ciągle bardzo zamyślać nad naszym spotkaniem z Bogiem. My, chrześcijanie, musimy myśleć o dobrym Bogu. To nie na darmo kładł się przed ołtarzem, krzyżem błogosławiony Jan Paweł II i modlił się do Boga i prosił Boga i znajdował tę największą, pewnie jakąś radość wnętrza swojego, że mógł być tak blisko Boga, że aż się przez ziemię do tego Boga przytulał. Właśnie tak wielkie mamy chrześcijaństwo, tak wielką mamy wiarę, tak wielką mamy filozofię i mądrość. To wszystko jest w naszym chrześcijaństwie. A my często tak bardzo gubimy i samego Boga, gubimy moralność chrześcijańską, gubimy nasze dusze, niszczymy to, co Bóg dał nam najpiękniejszego. A do tego dochodzą tacy, którzy jeszcze jakoś zawodowo chcą niszczyć Boży porządek, Boży ład. Robią tyle złych rzeczy, tyle brzydoty wprowadzają. Pomyślmy o telewizji, pomyślmy o radiu, o książkach, o prasie, o internecie. Tak, trzeba Boga przepraszać za grzech. Trzeba Boga przepraszać za bluźnierstwa i za to, że tak wielu młodych ludzi zeszło na złe drogi. Ale jednocześnie trzeba, żebyśmy się jednak nawracali. Trzeba, żebyśmy przyjmowali pokutę. Pamiętamy, jak w Środę Popielcową mówimy się, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Może właśnie ten czas przed kanonizacją Jana Pawła II jest takim wezwaniem do Polaków. Nawróćcie się wreszcie i wierzcie w Ewangelię. Odrzućcie grzech, odrzućcie zło, odrzućcie zgorszenie, odrzućcie świętokradztwo, odrzućcie, odrzućcie. Pani nasza i Królowo, Ty pewnie nam to dzisiaj podpowiadasz. Bo gdy wszyscy pytamy, co mamy robić przed dniem kanonizacji, to Ty nam mówisz o nawróceniu. Nawróćcie się. Odrzućcie zło i grzech. Podejmijcie wielką modlitwę. Tak bardzo tej modlitwy uczył nas błogosławiony Jan Paweł II. Nie tylko uczył, ale dawał przykład najpiękniejszej modlitwy, tego spotkania z Bogiem. Dzisiaj chcielibyśmy także przypomnieć o różańcu. Tak bardzo trzeba podjąć modlitwę różańcową. Gdy tyle klęsk dookoła, gdy tyle zniszczenia, gdy bluźnierstwa i krzywdy samego Boga, trzeba chwycić za różaniec, za tę piękną modlitwę razem z Tobą, Pani nasza.
aby naród zabrał się do modlitwy różańcowej. W każdej rodzinie różaniec, w każdej parafii różaniec, w każdym domu zakonnym pierwsze miejsce różaniec. Różaniec, umiłowana modlitwa Twoja, Pani nasza, ukochana modlitwa, którą tyle razy proponujesz w różnych objawieniach. Może niech to będzie takie wielkie wyzwanie dla Polski, gdy tyle zła, tyle nieszczęścia, gdy mówi się o pijaństwie kierowców, o nieszczęściach kierowców, o tych, którzy są tacy biedni, niszczą siebie, zabijają innych. Gdy wiemy, jak rozkradziono kraj, rozkradziono Polskę, gdy wiemy, ile kłamstwa i oszukaństwa w życiu publicznym, politycznym, gdy opadają nam ręce. Właśnie trzeba jakiejś niesamowitej siły, boskiej siły, która pokona to zło, pokona szatana, pokona Lucyfera, pokona układy. Chciejmy w naszych rodzinach podjąć wielką modlitwę różańca. Narodową modlitwę. Nie ma innej armii. Nie ma innej siły. Wszystko wydaje się być stracone. Ale zostaje ta moc w świętym różańcu, w tym wołaniu do Ciebie, Pani, która jesteś Polski Królową, i która jesteś mocą, i która masz przełożenie u swojego Syna. Przyjmij naszą propozycję różańcową. My także chcielibyśmy jako tygodnik niedziela od 2 lutego raz w miesiącu wydawać specjalny dodatek, specjalne wydanie Niedziela Różańcowa, żeby to była pomoc także dla wszystkich kółek różańcowych, dla całej ojczyzny, żeby ta modlitwa rozerwała siły zła, żeby ta modlitwa podjęta przez miliony doprowadziła do zwycięstwa, do Twojego zwycięstwa. Tak jak powiedziałaś w Fatimie, na końcu moje serce niepokalane zatriumfuj, aby na polskiej ziemi zatriumfowało Twoje niepokalane serce, serce Królowej Polski. Amen. Koło różańcowe modlimy się, obejmując myślą wszystkie róże różańcowe na czele z rodziną różańcową jasnogórską. W tajemnicy Różańca Świętego dzisiaj jest to modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Jest sveicināta Marija, žēlastībās pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Oddajmy Tobie, Matko Boża, pielgrzymów dnia dzisiejszego, ojców Bernardynów wraz z prowincjałem, ojcem Jarosławem Kanią, zawierzając wizytację kanoniczną prowincji i przygotowanie zbliżającej się kapituły prowincjalnej, także alumnów trzeciego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach wraz z opiekunem księdzem Mirosławem, także wszystkich chorych, osoby cierpiące o łaskę zdrowia proszą dla Kasi po operacji. Polecamy także Teresę Nagórską, prosząc dla niej o uzdrowienie. I wszystkie intencje zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej, wołając pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, i nasza orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława, metropolitę Częstochowskiego, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
nieco zapomniany Cyprian Kalimir Norwid uczy nas, że modlitwy idą i wracają, bo każda rodzi się z miłości. Niech to spotkanie serca Bożego z sercem ludzkim będzie zawsze naszą mocą. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.